Cześć, Aleksandra Wtoczek dla portalu Renews.pl, a ze mną Kruszy Phil. Witam. Witam. Słuchaj, chciałam Cię rozśmieszyć na początku. Marek Kruszy Phil. Może ja zacznę. Proszę bardzo. Ja w ogóle zakładam 1 marca nowy kanał z Meduzą. Tak, wiem, i z Olą. Tak. Crazy Life na YouTubie od 1 marca. Takie zajebiste rzeczy tam będą. Jak ktoś tam mnie wbije, to lubi kamerzystę. Serio. A co będziecie tam prezentować? Będą super transmisje na żywo, będą live IRL, będziemy chodzić w różne miejsca, organizujemy też galę MMA. Będą no co normalnie... ty, kolejna federacja? No federacja nie, ale po prostu na pierwszym live'ie, jak to Meduza ostatnio powiedział, będą lać się po pyskach i my o to zadbamy, także będzie super profesjonalnie, będzie co oglądać. No a media będą zaproszone, czy nie? Nie. Raczej aż tak grubo nie idziemy. Nie, my bardziej chcemy to robić na luzie, kameralnie, ale też żeby coś się działo. Żeby było co oglądać, a nie tak jak teraz jest z typa na YouTubie. Zresztą widzę to po sobie. Dawno nie zrobiłem jakiegoś żadnego fajnego filmu. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły i robimy właśnie taki kanał. A ty się znałeś wcześniej z Meduzą? No poznaliśmy się, bo z Meduzą nagrywaliśmy już 3 lata temu. Był taki popularny film, że Meduza zaprasza mnie do restauracji i coś tam, że on kogoś tam wywozi. Coś tam było, także się znaliśmy. Od razu wydawała się w porządku osobą i tak pozostało do dzisiaj. Powiedz mi, jak ty się poznałeś w ogóle z Łukaszem? A właśnie, to jest to pytanie, nie wiem, czy oglądałaś Cage'a, ten prowadzący? Nie, niestety nie oglądałam. No to było takie pytanie, prowadzący nas bardzo mocno ciągnął za język, żeby powiedzieć, jak się poznaliśmy. No ja w sumie tak teraz się zastanawiałem się nad tym, jak my się tak właściwie poznaliśmy i dlaczego to jest tak złe i dlaczego w końcu tego nie powiedzieliśmy. A poznaliśmy się w najbardziej zwyczajny sposób przez naszego kolegę. Jakiego? Olejnik taki. To kojarzę. No, na pewno go znasz. No i jak zaczęła się wasza współpraca? Wtedy od razu stwierdziliście, że tak, to jest klik i będziecie współpracować? Czy dopiero to było pierwsze spotkanie, a później gdzieś tam wyszła ta współpraca wasza? Gdzieś tam w naszym gronie znajomych, między innymi z Olejnikiem, to kamerzysta, to on, gdzieś się tam przymierzali, żeby coś w internecie podziałać, mieli jakiś tam pomysł, to nie wyszło, no ale w końcu jakoś tak pogadaliśmy sobie z kamerzystą, co by tu dalej w życiu robić, żeby nie było nudno, no i doszliśmy do wniosku, że to i to trzeba zrobić na YouTubie, no i zaczęliśmy działać, no a później to było co robić, nie było na czym się zastanawiać, trzeba było cisnąć dalej. Czy ty czujesz się dobrym aktorem? Czuję się okej aktorem, nie najlepszym. Po prostu nie edukuję się jakoś super w tym kierunku. Kiedyś coś tam próbowałem delikatnie próbować, ale wiadomo, są dużo lepsi ode mnie. No nie mogę tak się nazywać. Wiesz, może to wrodzony talent, no bo po filmach można to wywnioskować. No może też dlatego, że jestem taki z charakteru spokojny, także nie trzeba było mi bardzo dużo udawać. Także dużo tutaj też, jeśli chodzi o postać Lorda Kruszy Phila, no to tak naprawdę dużo było tam mnie. Czy ty jako Lord Kruszy Phil, tak jak powiedziałeś, że dużo było tam ciebie, wstydzisz się tego, co tam robiłeś? Różnych rzeczy, które niektóre, czy według ciebie były do końca okej? To, co robiliście i to, co pokazywaliście na YouTube? Czy czegoś jednak się wstydzisz? Jeśli chodzi o cały kształt, nie żałuję, bo to jednak było dobre 5 lat mojego życia, no i tego nie da się z pamięci wymazać w żaden sposób. Natomiast były niektóre rzeczy, których gdybym miał cofnąć czas, na pewno bym nie zrobił. Były to ultra głupie rzeczy i lekcje na przyszłość, bo teraz przypominając sobie o jakichś tych głupich rzeczach, które w internecie zrobiłem, no wiem, że po prostu już tego robić nie mogę, no i staram się być coraz lepszy, tak? A powiedz mi, czy to był twój pomysł, żeby założyć kanał twojej dziewczyny Karoliny? Karolina miała sporo kanałów. Musimy tutaj bardziej doprecyzować, o jakim rozmawiamy, bo my się ostatnio śmialiśmy właśnie z moją dziewczyną Karoliną, bo zawsze było tak, że zakładaliśmy jej kanał, a później jak mi YouTube blokował kanał, to zabierałem jej ten kanał i wychodziło w sumie na to, że te kanały, które jej zakładaliśmy, były tak naprawdę kanałami awaryjnymi dla mnie. To powiedz o tym najnowszym, najświeższym. Najświeższy kanał
O. Ten będzie. Tutaj jest najświeższy. Nie, już jest. A, już można jest. Macie pisać. Już pierwsze jakieś, właśnie. Tak? No jest zapowiedź. Można tam się dowiedzieć, co dokładnie będzie. Wpisujecie sobie Crazy Life. Jak zobaczycie moją mordę albo meduzy mordę na miniaturce, to znaczy, że to jest to i to trzeba oglądać. Okej, okay, no dobra. No to jeszcze wrócę do Lorda Kruszwila. Czy pamiętasz taki film, w którym zapraszałeś dziewczyny do samochodu? Nie, spokojnie. Zapraszałeś dziewczyny do samochodu i proponowałeś im pieniądze za to, żeby się rozebrały. Pamiętasz to? Pamiętam, pamiętam. Czy to nie było czasem tak, bo taki wydźwięk był tego filmu, że kobiety są w stanie dużo zrobić za jakąś kwotę i dużo pokazać. Znaczy wiem, do czego przechodzisz, ale... No do to, czego, do czego? Chodzi o to, że wiesz, że ja niby źle traktuję kobiety, tak? Nie, absolutnie nie. To pozwól mi, że... Myślałem, że próbujesz mnie po prostu zaatakować, ale od razu powiem, że na tym kanale wielokrotnie robiliśmy takie rzeczy, że ktoś coś tam miał zrobić za pieniądze, no bo ten kanał polegał na pieniądzach, także to nie miał być w żaden sposób atak, nie? Może troszeczkę był bardzo kontrowersyjny, ale no drugi raz bym tego nie zrobił. To troszeczkę czy bardzo? No troszeczkę był, no. Troszeczkę był. Przepraszam, że proszę ci słowa. Nie chciałam cię zaatakować absolutnie, natomiast czy to nie było czasem tak, że to ty i cała ekipa chcieliście za pieniądze zrobić dane rzeczy i to właśnie wy byliście w stanie zrobić to za pieniądze, niż te dziewczyny były w stanie zrobić coś innego? Pyta się o to, czy jakby mi ktoś zaproponował 500 zł za rozebranie się do gaci, to bym to zrobił? Tak. No czemu nie? Okej, okay, rozumiem. Nie, ja nie jestem, wiesz, człowiekiem pospinanym, że ja tego nie zrobię, bo jestem jakiś tam sztywny czy coś. U mnie to raczej na luzie, nie? Nawet za złotówkę. Ale to jest Lord Kruszwil, czy to jest Marek? No teraz z Markiem akurat rozmawiasz. Rozumiem, czyli, no, czyli Marek też to zrobi? No tak, no. A Lord by to zrobił za ile? Lord? No kurczę, no to myślę, że za 10 baniek, nie? Co najmniej. Okej, okay, słuchaj, jeszcze takie pytanie, bo wiem, że teraz pracujesz gdzieś tam w biurze, z tego co kojarzę i oprócz YouTube'a... No niestety Kaniowski ostatnio mnie mocno za język pociągnął, jednak nie chciałem o tym mówić. Dobrze, ja nie będę ciągnąć z tego tematu, natomiast zapytam cię, czy porównywalne masz zarobki do tego, co wcześniej, kiedy na YouTubie byliście w tak zwanej chwale na samej górze? Nie mogę narzekać i ku mojemu zdziwieniu, mimo jakichś tam gorszych lajków na Instagramie, zarabiam przyzwoite pieniądze i coraz to większe. Jak na twojej psychice odbiło się całe to wydarzenie związane z waszym rozstaniem z Łukaszem i też tym, co później spotkało jego, czyli areszt? W mojej psychice dzieje się bardzo dużo. Cały czas się zastanawiam, dlaczego tak moja psychika na niektóre rzeczy reaguje, więc nie jestem w stanie nawet odpowiedzieć na to pytanie, bo, no bo różne rzeczy, różne emocje na mnie wywołują i nie potrafię tego uzasadnić. Jeszcze zapytam cię, jak myślisz, czy walka z Łukaszem rozwiąże wasz konflikt, czy jednak on już jest rozwiązany, bo ja mam takie podejrzenie, że wy już chyba macie to rozwiązane i jednak nie macie konfliktu. No wiadomo, że największy konflikt to był w tamtym okresie, kiedy nagraliśmy na siebie filmy, tak? Teraz jest jakiś tam konflikt, wiadomo, każdy chce wygrać, a zwycięzcą oczywiście mogę być tylko i wyłącznie ja, nie ma innej możliwości. W sumie tak naprawdę o co mamy się teraz kłócić? No jedynie możemy się kłócić o to, co mnie troszeczkę w nim denerwuje, dalej to jego takie pajacowanie, te jego próby manipulacji, próby wywyższania się, próby grania na emocjach, także no są rzeczy, które mnie dalej w nim denerwują, ale myślę, że jak mu porządnie przywalę, to się wszystko rozwiąże. No. Nie będę miał przynajmniej problemu, żeby po walce, nie wiem, podać mu rękę. No, trzeba się szanować jakoś. Próby gry na emocjach, o których mówisz, a ty także podkreślasz to, że jesteś opanowany. Czyli jednak nie dajesz się w jego gierki wplątać, prawda? Nie, chodzi o to, w jaki sposób tak naprawdę kamerzysta sprytnie sobie manipuluje wszystkimi. Już wielokrotnie o tym wspominałem, ale nie da się uodpornić na manipulacje. No tylko przypomnę, że jeszcze niedawno, no, rok temu tak naprawdę wszyscy nienawidzili kamerzysty, a teraz, kiedy dostał tak naprawdę dzięki tej gali drugą szansę, no robi niektóre takie ruchy,
niezbyt szczere i zbyt perfidne, jak dla mnie. Co masz na myśli? No między innymi jego takie wypowiedzi, tak, że robi z siebie ofiarę, smutnego i tak dalej. No to jest gra na emocjach, tak. On w żaden sposób, uważam, że ani w top wywiadach, ani na konferencjach nie jest szczery i wszystko robi tak naprawdę pod publiczkę. Także to rozmowa z nim to jak rozmowa ze słupem, jak dla mnie. Jakbyś miał w trzech słowach określić Łukasza, jakiego znasz prywatnie, to jaki jest Łukasz? W trzech słowach. Możesz również w trzech zdaniach. Zbyt ogólne pytanie, myślę. O charakter zapytam. Jaki jest jego charakter? Tak, prywatny Łukasz. Prywatny Łukasz, jaki ma charakter? Może się jego spytasz. No ciężko mi przytoczyć. No ja mogę konkretne fakty podać. Bardzo nie lubię mówić o ogóle, bo to zawsze można coś głupiego palnąć, czego później będę żałował. Wiesz, no wywnioskowałam na pewno, że jest osobą, która manipuluje, tak? Czyli jednak powiedziałeś mi wcześniej coś o jego charakterze, tak? No, to jest 100% prawda. No dobrze, to może już nie będę ciągnęła tego, natomiast zapytam cię o taką niby ustawioną dramę, tak to internauci odebrali w McDonaldzie bądź w jakimś takim sieciowym fast foodzie. McDonald's. No i co tam się stało? To było ustawione czy nie? Nie. Porozmawialiśmy sobie troszkę na Instastory. Nie wiem w jaki sposób to. Myślę, że ktoś mu podpowiedział, żeby tak zrobić. Czyli ty, nagrywając to razem z Karoliną, uważasz, że to Łukasz jakby to wyreżyserował? Nie, mi się wydaje, że to był jego właśnie jeden z takich celowych zabiegów, że konkretnie tak się zachował, że później chciał się ze mną bić pod tą stacją. Myślę, że ktoś mu też mógł powiedzieć, że tak trzeba zrobić. Nie wiem, za dużo tutaj rozkminiania na ten temat, a tak naprawdę no. Ale to nie była ustawka. Nie wiem jak to było, no nie. Dobrze. No to ja ci, Marku, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz może polećmy twój kanał. Dokładnie. Nie tylko mój, Meduzy też. Moje dziewczyny Karoliny i dziewczyny Meduzy Oli, bo robimy go w czwórkę wspólnie w zajebistej ekipie. Zapraszam. Kto nie da suba, ten lubi kamerzystę. Powtarzam. Dzięki.